Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o nowych ograniczeniach w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, kosztów finansowych w związku z wprowadzeniem do polskich regulacji podatkowych zasad nakreślonych przez dyrektywy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania, czyli tak zwane dyrektywy ATAD i ATAD-2. Nazywam się Tomasz Ożdziński i jestem associate partnerem w Zespole Międzynarodowej Strukturyzacji Podatkowej i Usług Transakcyjnych Ernst & Young. Podatkami zajmuję się już od ponad 20 lat, z czego większość w firmach tak zwanych Wielkiej Czwórki, a ostatnie 5 lat w Ernst & Young. Wraz ze mną dzisiejsze spotkanie poprowadził Łukasz Jaśkiewicz, któremu przekazuję głos, żeby mógł się również z Państwem przywitać. Dzień dobry Państwu, Łukasz Jaśkiewicz, jestem partnerem w EY, jestem szefem zespołu zajmującego się fuzjami i przejęciami w ramach praktyki podatkowej. Mam 16 lat doświadczenia, które dzielę pomiędzy biuro warszawskie i biuro londyńskie. Ten fragment mojego międzynarodowego doświadczenia legł jakby u podstaw tego zaproszenia tutaj przez Tomka na to spotkanie. I będę chciał się z Państwem podzielić doświadczeniami na niwie międzynarodowej z zakresu tematyki, o której będziemy dzisiaj mówić. Dziękuję. Tak w kwestii technicznej chciałbym powiedzieć, że jest dostępny formularz do zadawania pytań na czacie. Możecie Państwo zadawać tam pytania. Na bieżąco będziemy się starać na nie odpowiadać. Przechodząc do tematu naszego odcinka, głównym celem omawianych dziś rozwiązań jest kontynuacja wprowadzania do polskich przepisów podatkowych postanowień dyrektywy ATAD, która została zmienioną dyrektywą ATAD-2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, rozszerzając zakres jej obowiązywania na rozbieżności dotyczące państw trzecich. Obie te dyrektywy są wynikiem prac państw skupionych w ramach OECD, czy też grupy G20, nad kwestią erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków, znanej jako BEPS, czyli Base Erosion and Profit Shifting, i wypracowanych tamże raportów i końcowych wniosków, które potem zostały sformalizowane w postaci 15 działań dotyczących obszaru podatkowego. W ramach tych działań do polskiego systemu podatkowego wprowadzone zostały już takie rozwiązania jak klauzula dotycząca zapobiegania unikaniu opodatkowania, znana jako GAR, czyli General Anti-Tax Avoidance Rule, czy też funkcjonujące obecnie zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji, opierające limitowanie kosztów o 30% EBITDA, a także regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych, znane jako MDR, czyli Mandatory Reporting Directive, które nałożyły na podatników, ich doradców i wiele innych podmiotów nowe obowiązki sprawozdawcze. Wracając do dzisiejszego tematu, Komisja Europejska już w styczniu 2016 roku przedstawiła projekt dyrektywy ATAD, gdzie wskazane zostały najbardziej rozpowszechnione formy rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, które jednak w ramach tej dyrektywy ograniczały się tylko do tych istniejących w obrębie Unii Europejskiej. Dyrektywa ATAD-2 określa przepisy zapobiegające rozbieżnościom w kwalifikacjach struktur hybrydowych z udziałem państw trzecich, tych spoza Unii Europejskiej. Ponadto dyrektywa ta wykorzystuje zalecenia z raportu OECD dotyczące działania drugiego w ramach tych 15, o których mówiłem wcześniej, w którym określone są kompleksowe ramy w kwalifikacji rozbieżności hybrydowych wykorzystujących odmienne traktowanie zarówno podmiotu lub instrumentu przez przepisy podatkowe dwóch lub więcej jurysdykcji. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi w ramach Unii Europejskiej, dyrektywy unijne nakreślają tylko pewne ramy regulacyjne, które muszą wypełnić państwa członkowskie. Celem omawianej dziś dyrektywy jest wyeliminowanie rozbieżności, które wynikają z kolizji przepisów podatkowych dwóch lub więcej jurysdykcji. Rozbieżności w kwalifikacjach struktur hybrydowych mogą dotyczyć odmiennej kwalifikacji podmiotu lub płatności. Rozbieżności w kwalifikacjach podmiotów hybrydowych mają miejsce, gdy podmiot jest traktowany jako transparentny dla celów podatkowych w jednej jurysdykcji i jako nietransparentny w innej jurysdykcji.
Może to prowadzić do podwójnego odliczenia tych samych płatności, kosztów lub strat, albo do odliczenia płatności bez odpowiedniego ujęcia tej płatności w przychodach. W swojej praktyce mogliście się Państwo zetknąć z sytuacjami, gdy na mocy regulacji jednego państwa podmioty z innego państwa mają inny od zamierzonego w kraju macierzystym status podatkowy w kraju obcym. Przykładem takiego rozwiązania jest chociażby amerykańska regulacja Check the Box, gdzie na podstawie wyboru podatnika, w tym przypadku amerykańskiego, może on traktować zagraniczne spółki córki jako transparentne podatkowo, bez względu na ich faktyczny status na podstawie właściwych krajowych regulacji. Wybory te oczywiście mają w tym konkretnym przypadku wpływ na zasady rozliczania podatkowego otrzymanych z tych spółek przychodów w Stanach Zjednoczonych. Rozbieżności w kwalifikacji płatności hybrydowych mają miejsce, gdy dwie jurysdykcje w różny sposób traktują płatność dla celów podatkowych. W przypadku rozbieżności w kwalifikacji płatności hybrydowej może dochodzić do odliczenia płatności od podstawy opodatkowania podatnika, ale bez uwzględnienia tej płatności w podstawie opodatkowania jej odbiorcy, to może prowadzić do odliczenia bez rozpoznania adekwatnego przychodu. Jednym z przykładów takiego układu są płatności pod instrumentami finansowymi pomiędzy zagranicznymi spółkami matkami, a ich krajowymi spółkami córkami, gdzie z perspektywy spółki córki instrument taki traktowany jest jako pożyczka, stąd wypłacane ponad otrzymaną sumę kwoty traktowane są jako odsetki, ewentualnie inne koszty finansowe stanowiące co do zasady koszty uzyskania przychodu, podczas gdy z perspektywy zagranicznej matki ten sam instrument traktowany jest jako zaangażowanie kapitałowe, a odpowiednie kwoty traktowane są jako dywidendy, które mogą być zwolnione z opodatkowania. Konkludując, ze względu na skutek ustawa reguluje sytuacje, w których dochodzi do podwójnego odliczenia, tak zwane double deduction, albo odliczenia bez rozpoznania przychodu, czyli deduction with no inclusion. Podwójne odliczenie oznacza, że ta sama płatność podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji. Odliczenie bez rozpoznania przychodu oznacza odliczenie płatności od podstawy opodatkowania w jednej jurysdykcji bez odpowiadającego mu ujęcia tej płatności w podstawie opodatkowania podatnika w innej jurysdykcji. Łukasz, to może teraz prośba do Ciebie. Proszę przybliż, jakiego typu rozbieżności są objęte zakresem ustawy, a dokładniej, z czego może wynikać powstawanie tych rozbieżności, o których powiedziałem przed chwilą. Tak, dziękuję Tomku za to wprowadzenie. Ja myślę, że jak Państwo będą kiedyś mieli okazję spojrzeć czy to na dyrektywę, czy na ustawę, która implementuje dyrektywę, to co pewnie Państwu rzuci się w oczy, to bardzo taki hermetyczny i mało przyjazny i nieprzystępny język, jakim to jest napisane. Niestety taka jest ta materia, ona jest bardzo skomplikowana technicznie, dlatego być może najlepiej będzie, jeżeli spróbuję w odpowiedzi Tomku na Twoje pytanie, operować tutaj przykładami, które trochę by ten temat naświetliły. Generalnie jest sześć takich podstawowych typów tych tak zwanych hybryd, czyli sytuacji, w których odliczenie podatkowe danej płatności może być zakwestionowane. Odliczenie bądź skorzystanie z kredytu podatkowego, o tym za chwilę. Pierwsza taka najbardziej podstawowa sytuacja to jest to, o czym Tomku mówiłeś, to jest kwestia instrumentu, który ma różne cechy w różnych krajach. Czyli załóżmy taką sytuację, że polski podatnik, polska spółka zaciąga pożyczkę w grupie i odsetki od tej pożyczki odlicza. Natomiast pożyczka ma dosyć nietypowy charakter, ma dosyć nietypowe cechy. Jest powiedzmy udzielona na bardzo długi okres, 50 lat. Jest spłata odsetek, owszem, jest cykliczna, natomiast spłata kapitału jest na koniec okresu finansowania, tak zwana spłata balonowa. Jest możliwość konwersji tej pożyczki na kapitał wedle woli wierzyciela, czyli cechy, które zbliżają ją trochę do kapitału. Taka pożyczka w kraju wierzyciela, tego, który udziela pożyczki, będzie traktowana, czy przynajmniej w niektórych krajach, będzie traktowana
jako instrument kapitałowy, a odsetki otrzymywane jako dywidenda. W efekcie czego, ponieważ wiele krajów, i to nawet jest też rzecz, którą widzimy w prawodawstwie Polski, zwalnia dywidendy z opodatkowania, to może dojść do takiej sytuacji, w której odsetki w Polsce są odliczalne, natomiast w kraju odbiorcy są zwolnione z podatku. I to jest pierwszy przykład hybrydy, która jest identyfikowalna i gdzie odpowiedzią jest właśnie niemożliwość odliczania odsetek. Teraz drugi typ hybrydy, a w zasadzie rozwinięcie tego pierwszego instrumentu, to jest sytuacja, w której co prawda te odsetki w kraju odbiorcy u podmiotu powiązanego są opodatkowane, ale sama wierzytelność była finansowana z instrumentu, który to z kolei instrument, który finansuje pożyczkę udzieloną do Polski, który to instrument jest instrumentem hybrydowym. Innymi słowy, jeżeli Polska płaci odsetki do kraju zagranicznego, odlicza te odsetki w Polsce, to może być dojść do takiej sytuacji, że co prawda bezpośredni kraj odbiorcy opodatkowuje te odsetki, ale jednocześnie, ponieważ finansuje tą pożyczkę z pożyczki, którą udzielił kolejny jeszcze kraj w łańcuszku, odlicza analogiczną kwotę odsetek, w związku z tym w kraju bezpośredniego odbiorcy opodatkowana jest bardzo niska marża odsetkowa, natomiast już te odsetki płacone przez kraj bezpośredniego odbiorcy do kraju trzeciego w łańcuszku, te odsetki w kraju trzecim są zwolnione. Efekt finalny ekonomiczny tego jest taki, że jest odliczenie w Polsce i jest nieopodatkowanie przychodów kraju finalnego odbiorcy. I taka sytuacja, importowana rozbieżność, po angielsku termin imported hybrid mismatch, to też jest sytuacja, która jest identyfikowalna pod polskimi przepisami, która też może rodzić zakaz odliczania odsetek. Trzecim typem to jest kwalifikacja podmiotów hybrydowych. I tutaj zapominamy już w tym momencie o instrumentach. Teraz patrzymy na podmioty, bo ta cecha hybrydyzacji, ona może wystąpić zarówno jeśli chodzi o instrument, jak i chodzi o podmiot. I jeśli chodzi o podmioty, to cecha ta przejawia się w tym, że ten sam podmiot jest różnie traktowany w Polsce, a różnie traktowany w kraju trzecim. I znowu weźmy sobie taki przykład, pierwszy z brzegu. Tomek tutaj wspomniał o regulacjach amerykańskich check the box. Jak te regulacje działają? Otóż to jest pewna opcja, ażeby podatnik amerykański mógł traktować spółkę zależną, która jest spółką kapitałową, jako spółkę transparentną, jako spółkę osobową. Co to oznacza? To oznacza, że z perspektywy podatnika amerykańskiego przychody i koszty takiej spółki są łączone z jego przychodami i kosztami generowanymi w Stanach Zjednoczonych i rozpoznawane w deklaracji podatkowej w Stanach Zjednoczonych jako bezpośrednie przychody i koszty. I teraz, jeżeli taka, powiedzmy, spółka amerykańska założy spółkę kapitałową w Polsce, spółkę ZO, i jednocześnie spółka ZO zostanie potraktowana jako spółka osobowa, to wszelkie płatności odsetkowe ponoszone przez taką spółkę na rzecz podmiotu trzeciego będą odliczalne w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że obowiązuje nas ta zasada, iż koszty są alokowane bezpośrednio do udziałowca, w tym wypadku do spółki amerykańskiej. Jednocześnie, jeżeli taka spółka ZO będzie stanowiła fragment podatkowej grupy kapitałowej w Polsce, przykładowo jako spółka dominująca, i te odsetki, które ona płaci, będą wykorzystywane na przykład na potrzeby operacyjne,
to takie odliczenie może być również uzyskane w Polsce. Czyli de facto podmiot hybrydowy, czy jakby ta zasada podmiotu hybrydowego, jej efekt praktyczny będzie polegał na tym, że odliczenie będzie w dwóch krajach, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. A więc nastąpi erozja podstawy opodatkowania w kategoriach absolutnych, polegająca na tym, że ten sam koszt ekonomiczny był odliczony dwukrotnie. Czwarty typ to jest kwestia zakładu hybrydowego, czy rozbieżności w kwalifikacji zakładu hybrydowego. Nie chodzi tutaj o zakład w rozumieniu budynku, miejsca, gdzie coś się produkuje, składa. Chodzi tu o zakład w rozumieniu podatkowym, czyli stałą placówkę, jaką zagraniczny przedsiębiorca ma na terytorium kraju drugiego. Taki prosty przykład, jeżeli spółka niemiecka otworzy oddział w Polsce, to oddział spółki niemieckiej jest zakładem spółki niemieckiej w Polsce i dochody generowane przez oddział muszą być opodatkowane w Polsce. I teraz jak ta zasada działa w przypadku hybryd? Znowu może posłużę się przykładem, który był stosowany w praktyce w ubiegłych latach, może nie tak często w Polsce, co w innych krajach. To jest sytuacja luksemburskiej spółki, która zakładała oddział w Irlandii bądź w Wielkiej Brytanii. I cały problem związany z hybrydyzacją polegał na tym, że o ile luksemburska spółka widziała w zakładzie irlandzkim bądź angielskim, widziała zakład i mówiła, że na tej podstawie twierdziła, że jakikolwiek dochód przypisany do tego zakładu nie będzie opodatkowany w Luksemburgu, o tyle stanowisko Wielkiej Brytanii czy Irlandii, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków, ale generalnie było odmienne i Wielka Brytania czy Irlandia nie uznawały faktu powołania do życia takiego oddziału jako zakładu. W efekcie czego, jeżeli polski podatnik płacił odsetki na rzecz oddziału zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, a był to oddział spółki luksemburskiej, no to mógł się znaleźć w takiej dosyć paradoksalnej sytuacji, w której z jednej strony odliczał odsetki w Polsce, a z drugiej strony żaden z krajów nie uznawał się za właściwy do tego, żeby te odsetki opodatkować. Te odsetki nigdzie nie były opodatkowane. No i to jest pewna luka w przepisach, która właśnie na bazie dyrektywy ATAD-2 i polskich przepisów, które będą wchodziły w życie, zostanie domknięta i która będzie wyeliminowana. Piąty przykład to jest przeniesienie hybrydowe i tutaj to znowu to nie jest może coś, co występuje często w praktyce polskiej, ale z mojej praktyki brytyjskiej pamiętam, że był to temat dosyć popularny. Tutaj chodzi bardziej o sytuację nie tyle odliczenia odsetek czy jakichś należności licencyjnych, tylko bardziej o sytuację, w której dwa podmioty są właścicielami tego samego instrumentu kapitałowego i korzystają dwa razy z tego samego kredytu. O co chodzi? Chodzi na przykład o taką sytuację, w której jeden podmiot nabywa akcję i przed wypłatą dywidendy z tych akcji przenosi je na podstawie jakiejś umowy dającej możliwość powrotnego nabycia tych akcji, typu na przykład umowa repo na rzecz podmiotu trzeciego. I teraz podmiot, który pierwotnie nabył te akcje, uznaje, że on się pozbył przed wypłatą dywidendy, pozbył się tych akcji. Natomiast może wciąż zachować prawo, znaczy faktycznie się pozbył w sensie cywilnoprawnym, natomiast
w rozumieniu porządku prawnego związanego z podatkami może mieć prawo do korzystania czy do odliczania podatku u źródła, które jest pobierane przy wypłacie dywidendy. I to jest oczywiście w porządku, bo mechanizm kredytowania podatku u źródła na podatek jest jak najbardziej rzeczą dopuszczalną. Tyle tylko, że ten kraj drugi, który nabył te akcje, również poprzez to, że nabywa je na podstawie instrumentu repo, również na bazie swojego prawa krajowego, uznaje się za władny do tego, żeby ten sam podatek u źródła pobrany przez wypłacającego skredytować na swój podatek, czy odliczyć, pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe o ten podatek u źródła. W efekcie czego dwa kraje pomniejszają swoją podstawę opodatkowania o ten sam podatek, jeden i ten sam pobrany podatek u źródła. Więc znowu mamy sytuację rozbieżności pomiędzy tym, co dzieje się od takiej strony ekonomicznej, gdzie podatek jest pobrany raz, a ulgą, która jest uzyskiwana dwukrotnie, dwa razy za dużo, powinna być jednokrotnie uzyskiwana. I ta sytuacja również jest typem hybrydy, która jest analizowana w przepisach i która jest niedopuszczalna. No i wreszcie kwestia podwójnej rezydencji. Trochę kwestia zbliżona do zakładu. To jest sytuacja, w której mamy spółkę, która ma podwójną rezydencję. Z uwagi na to, że ma rejestrację siedziby w jednym kraju, a zarząd czy miejsce zarządu w innym kraju. No i z tego faktu wywodzi dla siebie takie oto skutki, że na przykład dwukrotnie odlicza odsetki lub należności licencyjne płacone do grupy. I jest to kraj rezydencji po pierwsze, czy kraj rejestracji spółki, po drugie kraj, w którym jest zarząd. I znowu ta sama sytuacja, ekonomicznie mamy jedną płatność, podatkowo uzyskujemy korzyść dwukrotnie. To są najczęściej spotykane typy hybryd, one oczywiście mogą mieć rozmaite wariacje, ale patrząc na kategorie, na typy, to są myślę takie podstawowe typy. Także Tomku, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Rozumiemy zatem, jakiego niepożądanego przez organy podatkowe skutku chcemy uniknąć oraz z czego wynikają rozbieżności w traktowaniu transakcji bądź podmiotów hybrydowych. Czy mógłbyś nam jeszcze powiedzieć, proszę, kogo, to znaczy jakiego typu struktur dotkną nowe regulacje? W szczególności chodzi o to, czy mimo dość takiej hermetycznej, jak tutaj już podkreślaliśmy, nazwy omawianego zagadnienia, jest to temat tylko dla wąskiego grona polskich podatników, czy jest to coś, czym powinni się zainteresować wszyscy? To jest bardzo dobre pytanie. Jak się spojrzy na przepisy, to pierwsze wrażenie, i nie tylko wrażenie, ale to wynika z tych przepisów, że one są skierowane do podmiotów powiązanych, a więc wszystkie podmioty, wszystkie płatności tak naprawdę, które dają prawo do odliczenia, czy to odsetek, czy należności licencyjnych, czy być może nawet pewnych typów usług niematerialnych, powinny być w tym kontekście analizowane. Natomiast jest taki zapis również w dyrektywie i w polskich przepisach mówiący o uzgodnieniu strukturalnym, który rozciąga tę zasadę stosowania tych wszystkich wyłączeń i obostrzeń na podmioty niepowiązane, czy na płatności do podmiotów niepowiązanych pod jednym podstawowym warunkiem, że strony, które uzgadniają treść instrumentu, czy treść uzgodnienia, na podstawie której płatności są dokonywane, wiedzą o możliwości stosowania tutaj właśnie odmiennego, czy wiedzą o rozbieżnościach kwalifikacji danego instrumentu i korzyść podatkową wynikającą z tych rozbieżności kwantyfikują i wmontowywują, czy wbudowywują w wycenę danego instrumentu. Czyli działają trochę, można powiedzieć, w pewnym porozumieniu i z pewną świadomością tego. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli ta
hybrydyzacja jest wkomponowana w wycenę instrumentu, no to wówczas te przepisy rozciągają się również na podmioty niepowiązane. Dziękuję. Wiemy zatem, że jest to zagadnienie, które może dotykać praktycznie każdego podmiotu działającego na rynku, w szczególności tych, które otrzymały finansowanie z zagranicy. Jakie zatem mogą być skutki dla danego podmiotu i jego reprezentantów w przypadku niezastosowania się do tych nowych regulacji? Tak, to te skutki pewnie można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, to są skutki związane z danym podmiotem, który korzysta z tego typu uzgodnienia. No i tutaj skutek jest w postaci odmowy prawa odliczania kosztu podatkowego. To jest taki najbardziej podstawowy skutek. Z tym oczywiście są związane dalsze konsekwencje natury majątkowej, odsetki karne, potencjalnie również sankcje. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to niestety już kwestia związana z odpowiedzialnością osobistą członków zarządu, bo mimo tego, że te przepisy są takie hermetyczne, nieintuicyjne, nie ma jakiejś praktyki wokół nich, to te przepisy, podobnie jak każde inne przepisy podatkowe, podlegają tym samym zasadom i obostrzeniom w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, czyli przede wszystkim podlegają pod kodeks karny skarbowy. A więc tutaj ewentualne błędy mogą być analizowane w kontekście kodeksu karnego skarbowego. No i również kwestie, z tym się wiąże, myślę, kwestia reputacyjna, bo jakby też cały ten pomysł walki z tymi hybrydami, to jest temat, który wyrósł z takiego mocnego przeświadczenia, najpierw na szczeblu OECD, że są to sytuacje, które reputacyjnie są pod sytuacjami złymi, niepożądanymi. I w związku z tym oczywiście stworzono teraz pod to przepisy, natomiast oczywiście no, fakt bycia obciążonym czy uzyskania domiaru podatku z tego tytułu no, może też skutkować jakimś ryzykiem reputacyjnym dla polskiego podmiotu. Mhm. Dziękuję. No nie brzmi to wszystko zbyt przyjaźnie. Powiedzmy zatem, jakie działania należy w naszej ocenie podjąć przed wejściem w życie nowych regulacji, to znaczy efektywnie przed końcem bieżącego roku, żeby być dobrze przygotowanym na stosowanie tych nowych zasad i spać spokojnie również po Sylwestrze. Tak, ja myślę, że przede wszystkim nie należy tutaj wpadać w panikę. To jest regulacja, która no nie jest tylko wprowadzona w Polsce, jest wprowadzona w wielu krajach, jest to fragment jakiejś większej całości. Natomiast oczywiście nie można tego zignorować, bo ta regulacja będzie stosowana i to, jak chyba trzeba do tego podejść praktycznie, to przede wszystkim spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mam w swojej strukturze kapitałowej płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Jakiego typu to są płatności? Co ja wiem tak naprawdę o odbiorcy? Czy jest jakieś ryzyko, że ta płatność to jest płatność hybrydowa, albo czy odbiorca jest podmiotem hybrydowym? Spróbować sobie zinwentaryzować te przypadki, gdzie właśnie mam jakieś wątpliwości. Spróbować również sięgnąć wstecz do transakcji z podmiotami niepowiązanymi. No, to głównie pewnie będą jakieś transakcje finansowe, kredyty, pożyczki. Być może będą to głównie pożyczki od podmiotów niebankowych, tylko funduszy kredytowych, funduszy pożyczkowych. Tu bym widział największe takie pole do tego, żeby doszukiwać się jakiegoś uzgodnienia strukturalnego. A więc poszukać wszelkich tego typu transakcji i spróbować je ocenić pod kątem właśnie możliwego ryzyka hybrydyzacji. To jest punkt pierwszy i oczywiście tutaj warto skorzystać z doradcy, bo niestety, ale ocena tego wymaga wiedzy wychodzącej poza zakres polskich przepisów podatkowych.
wymaga tak naprawdę wiedzy o przepisach podatkowych krajów trzecich i oczywiście mało kto taką wiedzę ma. No, firmy, które są firmami doradczymi międzynarodowymi, są w stanie taką wiedzę pozyskać z sieci. I myślę, że druga rzecz to jest mieć tę świadomość na przyszłość i szczególnie mocno analizować wszystkie typy finansowania, czy wszystkie nowe licencje otrzymywane, czy nawet niektóre usługi, przed tym, zanim dane uzgodnienie zostanie zawarte, czy umowa podpisana. Również dlatego, żeby to odpowiednio pokazać w modelu finansowym. Miejmy świadomość, że niestety, ale te przepisy nie przewidują jakichś okresów przejściowych i jeżeli nagle ta odliczalność znika, możliwość odliczalności, to to ma wpływ na model finansowy danej inwestycji finansowanej właśnie za zadłużenia przykładowo. I tak samo będzie z przyszłymi inwestycjami, więc warto takie sytuacje identyfikować poprzez odpowiednią procedurę wcześniej. Warto to zaprojektować w modelu finansowym i warto mieć odpowiednio wcześnie taką rozmowę z dostawcami finansowania, tak żeby się zastanowić, co to tak naprawdę oznacza i jak to rzutuje na koszty finansowania, jak to rzutuje też na rentowność państwa inwestycji przykładowo, bo ten koszt może rosnąć i może tutaj spadać przykładowo. Więc to są takie rzeczy, o których pewnie trzeba pomyśleć, a przy okazji jeszcze mieć tą wiedzę i świadomość, żeby rozmawiać z udziałowcami państwa spółek, którzy pewnie są bardzo często pewnie, to są udziałowcy zagraniczni i oni mogą takiej świadomości nie mieć. Co więcej, kraj, który pożycza, no nie ma jakiegoś specjalnego interesu w tym, żeby jakieś specjalne restrykcje stosować, bo on po prostu otrzymuje pieniądze, więc tutaj może być takie napięcie polegające na tym, że kraj wierzyciela no, będzie wypierał tę świadomość i dlatego warto taką myślę ustrukturyzowaną rozmowę na temat tego mieć. A żeby to zrobić, trzeba najpierw poinwentaryzować te przypadki, które są no podejrzane powiedzmy, a po drugie mieć tę świadomość i każdą nową umowę i uzgodnienie analizować w tym kontekście. Dziękuję. Wspomniałeś już trochę o roli doradcy, w szczególności dostępie do wiedzy na temat zagranicznych systemów prawno-podatkowych. To postarajmy się może jeszcze na koniec podsumować właśnie jaką rolę doradca może tutaj mieć w tym procesie, a w szczególności jakie korzyści daje zaangażowanie doradcy. W kontekście potencjalnych sankcji z KKS, no na pewno takie działanie pozwoli na łatwiejsze wykazanie należytej staranności w weryfikacji wpływu nowych regulacji na nasz biznes, ale podejrzewam, że to nie wszystko, o czym warto wspomnieć. Tak, zgadza się. No doradca, zwłaszcza doradca, który ma filię, którego firma ma filię na całym świecie, no jest w stanie dostarczyć ten komponent wiedzy międzynarodowej, który jest niezbędny do oceny sytuacji w konkretnym przypadku. On również będzie w stanie pomóc w komunikacji ewentualnego problemu z interesariuszami, czyli z państwa wierzycielami, jak również z udziałowcami. Tak jak powiedziałeś, takie ćwiczenie polegające na tym, że doradca przejrzy, przeanalizuje wątpliwe sytuacje, pozwoli również ograniczyć ryzyko stosowania sankcji, zwłaszcza tych osobistych. Bo w momencie, w którym kwalifikowany doradca jest angażowany, no można powiedzieć, że zarząd dochował należytej staranności, więc trudno tutaj jakieś daleko idące sankcje wobec członków zarządu wyciągać. No i na pewno poprzez to, że mamy takie doświadczenie międzynarodowe, pamiętajmy proszę o tym, że te przepisy czy podobne przepisy obowiązywały już w wielu krajach i wielu naszych kolegów już wcześniej tym tematem się zajmowało. My jesteśmy w stanie też w taki sposób efektywny
wytłumaczyć tę sytuację interesariuszom, którzy mogą tę świadomość wypierać, ale również w sytuacjach granicznych, gdzie no, takie podstawowe pytanie, czy tu faktycznie, czy tu zachodzi rozbieżność, czy nie, czy dane uzgodnienie jest uzgodnieniem strukturalnym, czy nie. No my mamy tą wiedzę, mamy ten know-how, który pozwoli nam na to spojrzeć szerzej i dać poradę, myślę, bardziej praktyczną, a niekoniecznie poradę ukierunkowaną na takim literalnym odczytaniu przepisu. Także tutaj będziemy w stanie pewnie Państwu doradzić też, jak podejść do danego zagadnienia, ewentualnie czy są jakieś możliwości no, innego zaplanowania transakcji w taki sposób, żeby ta rozbieżność zniknęła i żeby wszystkie strony tutaj były przynajmniej połowicznie zadowolone, a państwa firmy, żeby miały odliczalność podatkową odsetek czy kosztów należności licencyjnych no w takim zakresie, w jakim przepisy to przewidują. Łukasz, dziękuję serdecznie za przystępne wyjaśnienie kluczowych kwestii związanych z nowymi regulacjami. Państwu serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do wszystkich uczestników wyślemy krótką informację podsumowującą, taki nasz standardowy one pager. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań i kontaktu z nami. Bardzo, bardzo dziękuję Tomku, bardzo Państwu dziękuję za Państwa uwagę i za czas. Polecamy kolejne odcinki EYTV. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do widzenia.